Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, z Narodowicą. To jest kolejny odcinek symulatora Kerbal Space Program. W dzisiejszym odcinku polecimy swoje myśli na orbitę Kerwino. Niestety odcinek, który miałem o tym locie suborbitalnym, się nie zapisał. Nie wiem, co się z nim stało. No i cóż, nie będziemy tego powtarzać, nie ma za bardzo jak tego zrobić. Więc cóż, bierzemy sobie misję na orbitę. O, możemy też turystów brać na loty suborbitalne. Z tego, co widziałem. Ale tym się jeszcze zajmiemy. Bo ja na razie mam tylko przestrzeń ładunkową. Nie mogę wziąć nikogo niestety na loty. Ej, tak, możesz mi to zapisać, ale... O, nie możemy sobie ulepszyć. No cóż, wolno, wielkie wolno. A no tak, bo ja w tamtym odcinku ulepszyłem sobie stację radarową. No tak. No jest tak, trzeba stworzyć coś, co poradzi. Orbitę. A że tych badań już mamy wykonanych, no za dużo nam to nie zostaje. Jak zmniejszyć ilość części. Na ich komputerach przede wszystkim. Który był w użytecznych ładunku, nie w nauce. Computer Flight Unit czy Kerbal Engine? Wiemy, co to było, ta. A po co 2-1 wystarczy w zupełności? Zamknijmy to. I to jest jaki silnik, a to jest ten obrotny, tak? A ten ma... Mniejszy ciąg od tego, tak? Jakie spalanie one mają? Ciąg spalania. 7-105, a ten mniej pewnie. Nie, to ja jednak przy tym zostanę. No i tak, tu mamy 4. Drodzy Państwo, na orbitę potrzebujemy czegoś, co będzie lecieć, tak? Musimy do tego zaopatrzyć się w separację. O! I do tego dodać jeszcze jakieś 3 zbiorniczki. Silnik. Ciąg. Takich tutaj ja bym był najmniejszych. Jeszcze ze zmniejszonym ograniczeniem ciągu, aby one też tak nie dawały. No i to by było na tyle. To by działało razem z tym.
Właśnie jeszcze przed tym odłączeniem przecież ja muszę dać silnik. O. I to odłączenie ma działać razem z tym silnikiem. Dobrze. Pięknie. Na czymś takim byśmy teoretycznie mogli pozostać. Teraz tak, to byśmy chcieli mieć razem. Teraz tak, pozycja trzecia. TWR ma odpowiednie. Dosyć duże prędkości, nawet jesteśmy w stanie na tym osiągnąć. W sumie możemy jeszcze jeden element dodać. A zaryzykujmy zrobieniem czegoś takiego. Teraz tak, 2000 w atmosferze prędkości, tak? Okej, 2,50 w zupełności wystarczy. I to już raczej nic więcej nie potrzebujemy. Przynajmniej mam taką nadzieję. I to będzie jako ląd druni. Więc spróbujmy na jamę. Ja się dopiero uczę, mówiłem to już w poprzednim odcinku, który niestety na YouTube się nie wstawi. Ale cóż. Ach, to jest z tymi youtuberskimi sprawami. To nie zawsze wszystko chce działać. I współpracować przede wszystkim. A teraz wszystko nam tu się ładnie pokazuje. Wysokości, niewysokości. Dajmy mocy i... Cimy, właśnie tego się obawiałem, że to będzie miało takie przyspieszenie. Nie, nie chcę klawiszy stałej włączyć. Dobrze, drodzy Państwo, ja tu zrobię tylko jedną rzecz. Niestety muszę cię cofnąć. Mój błąd ja ci zrobiłem. Ten ogranicznik ciągu tutaj to powinien być na jakieś 25 ustawiony, a nie 50 coś. O. I teraz będzie w porządku. Teraz będzie w porządku. To był mój błąd, niestety. Niech to jest. No i teraz jest zdecydowanie lepiej. Rakieta przyspiesza w miarę równomiernie. Niestety z jej dopalaczy nie możemy tu odrzucić. To jest ten problem. W teorii to nas powinno na orbitę wynieść. I co to wyjdzie w praktyce? To się dowiemy. Zaczynamy lekki przechył.
tempo apsa nam się zwiększa na poziomie 70, przestaniemy przyspieszać i spróbujemy wyrównać pery apsa wtedy. Czy nam na to starczy paliwa? Nie byłbym tego taki pewien. No, może być kiepsko. Może być kiepsko, niestety. Dobrze, mamy odpowiedni poziom apoapsy. 75. Czasu do apoapsy mamy 1.20. To nie wiem, jak tam będzie, to jest 10 sekund. Wtedy sobie uruchomimy. Ojejku, przeleciałem, poczekajcie, drodzy Państwo. Przepraszam Państwa za to chwilowe cięcie, ale musiałem na chwilę odejść od stanowiska. Cóż, spróbujemy nadrobić to, co straciliśmy. Może to być ciężkie, delikatnie, ponieważ opadamy. Ale myślę, że i tak byśmy nie osiągnęli prędkości orbitalnej, aby zrównać periapsę. No niestety trochę zabrakło. Niedobrze. Jakieś tam badania możemy zrobić, czy to się w ogóle opłaca tu lecieć. O, godna partia atmosfery. Opłaca się. Stąd jeszcze nauki nie zbierałem. Państwem. O, tu są jeszcze termometry. Też z górnej partii atmosfery zarejestrujemy sobie temperaturę. Dobrze, i pod wodą łagodnym kątem lądujemy sobie w atmosferę. Zaczyna się spalanie w atmosferze. Zaczynamy hamować. Nigdy nie byłem dobry w lądowaniu z takiej pozycji, niestety. Zawsze się to kończyło rozbiciem. Przynajmniej tak było w poprzednim odcinku, który się niestety nie pojawi. Statek nam już się zaczyna niebezpiecznie obracać. Rakieta się przestała już spalać, więc jesteśmy bezpieczni. Można tak powiedzieć bynajmniej. Począwszy sobie otworzymy tylko ten spadochronik. Malusi. Na czubeczku. Tamte dwa w razie potrzeby też otworzymy, ale... W razie otworzymy tylko ten na czubeczku, ale sobie do tego przyspieszymy na chwilę czas. Ustawimy się do punktu retrograde. Myślałem, że można to wyłączyć, ale jednak nie.
Mamy 3000 metrów, otwórzmy. Mały spadochron. 1500. 1000, spadochron się rozkłada. Na jakiej prędkości on nas wyhamuje? No, 6,6 metra na sekundę jest w porządku. Czyli to tutaj po boczach nawet były niepotrzebne, ale jak to mówią, przezorne, zawsze ubezpieczone. Jesteśmy, odzyskujemy pojazd. Dobrze, i mamy ile? O, co, 51 nauki. Czyli możemy wykonać jakieś badanie. Ja im poszedł coś takiego, co się nazywa jednostka badawcza. Jednostka badawcza. I pieniędzy nie mamy cały czas, tak? No dobrze, no niestety pieniędzy i funduszy za dużo nie mamy. Mamy coś takiego jak jednostka badawcza. I wtedy tą jednostkę badawczą możemy sobie umieścić tutaj na dole. O. 3 powinny wystarczyć. Tak mi się wydaje. Teraz mamy 3 elementy za dużo. Ale jako iż, że my nataliśmy już tam i już wiemy, co tam się znajduje. Tak, tylko ja sobie zostawię, drodzy Państwo, ten komputerek. On sobie tu może być. O. Ładujemy go w ten jakże wspaniały element, jak jednostka badawcza. No, tylko my to nie możemy mieć takiego wysokiego tego. No cóż. Jeszcze jest to za wysokie? A czemu? Czegoś trzeba się pozbyć, drodzy Państwo. I tak orbity to my z tym nie osiągniemy, z tym co mamy, niestety. O co to dziadostwo dawało wysokości? Serio? Nieźle. A nie, bo to jest masa, a nie wysokość. Masa, my nie możemy masy przejść. Aha. Aha. Niedobrze, niedobrze. Ile ważą spadochrony? Teraz będzie lepsza masa. Dużo się nie zmieniło. Chociaż do tego te spadochrony to tu agrona na morze tecznej. Chcemy całym tym sprzętem wylądować. No dobrze, pomyślmy, drodzy Państwo, jak zmniejszyć masę. Pewno możemy usunąć jakiś zbiornik na paliwo. To już nam znacznie zmniejszyło masę. I to nam wystarczy do lotu suborbitalnego w zupełności.
No, ustawmy sobie na 40%. Będzie w porządku. Dobrze. I tym lotem niech się cały czas nazywa lot 2, bo tu się praktycznie nic nie zmieniło. Mamy 4 pojemniki te na badania. I wykonamy sobie prościutki, króciutki odsuw orbitalny. Na razie niestety kontraktu nie wykonam. Zrobię obserwację materiałów. I wykonam start rakiety. Już bez odliczenia, bo to nie ma sensu. To się za dużo człowiek nagada. Trzeba pamiętać, że nie mamy jeszcze separacji wybadanej. Ta rakieta może lekkie ruchy wykonywać w prawo, w lewo. Względu na to, że jest dosyć wysoka. Jako, że my już lecimy, sobie wykonamy kolejną obserwację. Co nią jest dosyć dużo już nauki. Całe szczęście. No i już odłączamy tamtą część, która oczywiście spadochronów nie miała, bo po co pieniądze odzyskiwać? Dobrze, zmniejszmy trochę moc, a poapsa się. Oj. To było pokazanie, drodzy Państwo, czego nie robić. Dobrze, paliwa nam na spokojnie starczy, aby zrobić ten odsuw orbitalny. Dobrze. Teraz możemy się tutaj trochę poustawić. Najprzy 60 tysiąca sobie wykonamy kolejne badanie na wysokim locie. Ok, zrobimy w ogóle raport załogi tutaj. Przyspieszymy. I zaobserwujemy materiały przestrzeni kosmicznej. No, orbity nam się nie uda oczywiście też osiągnąć, bo jeszcze mniej paliwa mamy niż mieliśmy. Zgadza się? Zgadza się. No i cóż, oddzielimy. Punkt retrograde. O, widzicie, ulepszyłem i od razu się pojawia. No, po centrum. Po apsa, a po centrum. A my się trzymamy punktu retrograde. Teraz powinno rozpocząć się spadanie. Musimy pamiętać, że mamy dość ciężki pojazd. Znaczy pojazd. No pojazdem to to nie jest. Mamy się trochę pobujać. Wiem, że to odporności na temperaturę zbyt dużej nie ma. No im bardziej się pobujamy, tym szybciej prędkość wytracimy.
Tarczy. Tarczy, wyłącz stabilizację. No wiem, jesteśmy ustawieni do punktu jednak progrejt aktualnie. No i to nic się stać nie powinno. Dobra, wytracajmy jednak tej prędkości, bo coś niebezpiecznie idziemy w dół. Udało się, drodzy Państwo, udało się. No. Jest to bardzo powolne opadanie. Kompleks astronautów by trzeba było. By trzeba było z ten ulepszyć. No niestety, trochę to potrwa. No przesłać nie możemy, bo nie mamy żadnej anteny. I lądujemy. Bierzemy się do powierzchni. Jesteśmy, odzyskujemy pojazd i zdobywamy naukę. Ile dostaniemy tej nauki? Myślę, że z 50 może chociaż, co nie? 84, o. Funduszy straciliśmy. Też tak można. Tak, możemy iść w kontrolę lotu. Tego bym nie potrzebował. Rozdzielacz za 18, to by się mogło przydać. O, kabina załogowa MK1. No jest fajne, bo to byśmy mogli zmodyfikować i trochę pieniędzy pozarabiać. Co tu mamy zaawansowane? Małe silniki, o, większy zbiornik paliwa. A ile to? 45 to kosztuje i to też 40. No niestety na obydwa elementy nas nie stać. Możemy wybadać sobie to. Możemy wybadać sobie to. I to będzie na razie tyle. I w tym odcinku również to będzie na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia na razie. Cześć. Pa, pa.